40 lat temu swoją premierę miał film pod tytułem Purple Rain. Dzięki niemu cały świat zakochał się w Prince'ie i między innymi w tej piosence. Długi utwór, ale trafił na listy przebojów dość szybko. Teraz czeka ten film, a właściwie muzykę z filmu i samą opowieść, drugie życie, bo już wkrótce Purple Rain trafi na Broadway. No i oczywiście cała muzyka, którą znamy z filmu, będzie również podczas musicalu odśpiewana i odegrana. To między innymi przeboje When Doves Cry, Let's Go Crazy czy piosenka I Would Die For You. Fani grupy Paramore nie bardzo wiedzieli, co się z nią dzieje i myśleli, że to już koniec tej formacji. Okazało się, że oczywiście były jakieś tam drobne konflikty z wytwórnią płytową. Pewnie jak zwykle chodziło o pieniądze i o prawa do nagrań. Natomiast Paramore wraca. Nagrali właśnie piosenkę, która jest coverem formacji Talking Heads, utwór Burning Down the House. I okazuje się, że już wkrótce płyta Tribute to Talking Heads ujrzy światło dzienne. Na tej płycie zaśpiewa aż 16 artystów, w tym m.in. Paramore. Jeśli są Państwo fanami grupy Kraftwerk i mają niepotrzebne zaskórniaki, to radzę już dzisiaj kupić bilet na maj do Los Angeles. Tam w sali koncertowej Walta Disneya formacja da aż 9 koncertów, z czego pierwsze 8 dni to będzie odegranie konkretnych płyt. Na koniec będzie drobne podsumowanie. Także do kasy. Często widzieliśmy muzyków, którzy podczas koncertu łapczywie piją wodę, przerywając występ na chwilę. James Hetfield z grupy Metallica stwierdził, że czeka na wynalazek pod tytułem mikrofon wraz ze słomką do napojów. Oczywiście słomką podłączoną do odpowiedniego zbiornika, zainstalowanego gdzieś na ciele artysty. Czekamy na takiego wynalazcę. Ten, który to w końcu wymyśli, myślę, że zbije absolutnie fortunę. Liam Gallagher i John Squire razem nagrali piosenkę Just Another Rainbow. Mogą Państwo głosować na ten utwór na liście przebojów trójki, a swoją drogą myślę, że fani zespołów Oasis i Stone Roses byli mocno zaskoczeni. Mało tego, to nie jest jednorazowa kolaboracja, ponieważ powstaje cała płyta. Będzie na niej 10 utworów, z czego 8 jest już nagranych. What Was I Made For? To tytuł utworu, za który Billie Eilish dostała Złoty Glob. Już wkrótce Oscary. Czy piosenki z Barbie otrzymają również taką nagrodę? Dowiemy się już niedługo. Billie Eilish pewnie ma szansę, skoro dostała Złoty Glob, a ja swoją drogą obejrzałem Barbie i kompletnie nie rozumiem, skąd ta wielka fascynacja i zachwyt nad filmem, bo mi się po prostu nie podobał.